o Zebo. Bardzo fajny, prywatnie nawet. I w ogóle bardzo tutaj lubię i szanuję. A ja lubię odcinki oglądać. Co lubisz? Odcinki Zebo oglądać. I Twittera, i Twittera przykład. Na Twitterze jest złoto. Ogólnie na Twitterze jest złoto youtuberów. To jest coś pięknego. Nie wiem, nie używam Twittera. Nie, ale no dalej używasz Koli. No tak, no. Jak mi się skończy, nie będę używał. Albo stawię sobie do tła, nie wiem. Może... Zrób zamek z tych puszek, bo ty je wszystkie zostawiasz. Zrób ich zamek i masz pomysł na odcinek. I zamieszkaj w nim 24 godziny, no. Nie, w sensie w jeden dzień, ale chodziłem kilka razy, ale jakby wszystko w jeden dzień. Ale to jest, żeby live'a z tego zrobić. Live'a z tych, z puszek? Mieszkania, w sensie ogólnie jakby Omegle, 24H i jeszcze live'a z tego. Nie jako odcinek, tylko live'a, nie? Ale mówisz o tym pałacu z puszek, w sensie tej bazie swojej. Tak, co powiedziałeś mi, no. No, ale wiesz, że za ten pomysł potrzebuje 5% odzysków z takiego live'a? Czekaj, muszę Oscara zapisać. Uuu, a co to? Halo, bo widzę banderole, widzę akcyzę. Oscar, no bo to jest butelka Matroxa, tutaj wiernych fanów, powyżej 20 zł zapisujemy. Siema, co tam? Bardzo dobrze, gadam z idolem. Ale dlaczego? Z kim? Z idolem. O, dziękuję bardzo. A jak ci się podobała ławeczka? Bo byłeś na chwilę, ławeczka? Widziałem. No? No, w sensie... Nie, nie, nie możesz takiej reakcji w ogóle robić, bo mnie teraz serduszko boli bardzo. Nie podobało ci się. Ale ja słyszę po twoim tonie, że to będzie bardzo słaba opinia, no ale dobrze. Nie, 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 chciałem powiedzieć, w sensie byłem tak krótko, no. Że nie zdążyłem po prostu zasmakować tego pewnie owocu, który był przygotowany dla widzów. Więc był potężny owoc, był nie potężny. Nie mam za bardzo zdania. Ale fajnie, że... Sądzę, że jakbyś postawił basen tam obok, byś do niego wskakiwał z kolegą, byłoby ciekawiej. A dlaczego zdradzasz tutaj pomysły na kolejne streamy? A ja... To są twoje pomysły? Tak, moje. To mi je ukradłeś, to był mój pomysł. Nie, no ty chyba coś żartujesz, ale ty to chcesz widzowie, zrobić... Widzowie, kto powiedział pierwszy? No. Ja powiedziałem to pierwszy, powiedziałem to pierwszy. Nie. Nie. Ja to powiedziałem wcześniej. Ja to powiedziałem z Mateuszem, jak wyłączyliśmy streama i on to może potwierdzić. Ja też jestem Mateusz. On też jest Mateusz. Tak. A jesteś w grupie na Facebooku Sami Mateusze, czy coś takiego? Nie, a ty jesteś? Bo, no bo nie wiem, jest jakaś taka grupa, co tam Sami Mateusze są. Ej, ja to chcę tam być. Ej, no weź mnie tam tutaj, proszę, to jest prywatna grupa. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale ta grupa, w której Sami Mateusze. Ej, ale zajebisty pomysł w ogóle. Nie, ale znalazłem użytkownika, który nazywa się Sami Mateusz i jest dziewczyną, chyba z Rosji albo nie, z Ukrainy. Nie, to nie ja. Kurde, z Bogoty jest. Grupa, na której są Sami Mateusze. Bez kitu jest coś takiego, to ma 3000 użytkowników. Czemu nikt na pustce od Koli? Nie ma problemu. Weronika, Dominika. Nie. Podajka. Tylko Mateusze. Osoby, które nie mają na imię Mateusz, od razu będą usuwane. Jest coś pięknego. Dobra, ale tam jest fajny kontencik, czy nie? Nie wiem, tam w ogóle nic nie patrzę, ale wiem, że jest taka po prostu. Napisz tu coś ciekawego. Siema. Z tej Weronika. Strony Mateo. Jesteś na pustce oficjalnie, dziękuję za 25 zł. Było czytane. Eryony i jeśli nie nazywa się Mateusz, to więc sobie prośby. Mam Mateusz na imię. Zajebiliście, jak tam dzisiaj, ci dzień mija? Byłem dzisiaj na siłowni. O, a ja ci opowiadałem, co się działo na siłowni ostatnio, czekaj, nie? Weronika, jesteś tutaj. Nie widać, bo jest lustrzane odbicie, ale będziesz na pustce sławy. A to nie jest puszka, to jest butelka. Dobra, szklana. Dobra, tak, jest opróżniona. No, ci opowiem co się działo na siłowni, bo szczerze, bo skompromitowałem się bardzo. Byłem ostatnio na siłce po miesięcznej przerwie, na której i miałem trening z trenerem. Nie, że sam sobie siedzę i mogę, wiesz, trochę przyciąć chuja, że czegoś tam nie podniosę. Przydyłeś. Tak, ale teraz ci opowiem, bo poszedłem na tą siłownię i trener, wiesz, on jest świrem, on jest pojebany. Jak ja mu mówię, trenerze, ja już nie mogę, to on mówi, dawaj Mateusz, zrobisz to jeszcze dwa wykroki. A nogi są no najcięższe do robienia. Ale problem polega na tym, że ja mówię, nie, ja już nie dam rady. I on mnie tak przycisnął, że zachciał mi się rzygać i musiałem pobiec do kibla i się wyrzygałem na siłowni. I to było tak kompromitujące. Wstydzę się teraz tam chodzić, a dzisiaj znowu byłem. Ale dzisiaj po trenera. Ja cię ogólnie wstydzę zachodzić. No wiem, ciągle siedzisz. Nie widziałem cię ani razu, żebyś wstał z tego fotela. Nie no, nie chcę, mi się żartowałem. No wstań dla mnie, proszę. Ale nie, nieprawda, kłamiesz. Jak odbierałem te... Co kole z Żabki, nagrałem ci filmik, jak stoję w Żabce. I ci mówię i pokazywałem ci te paczki, jak stały w Żabce. Mi się wydaje, że to nie byłeś ty, tylko ten twój kolega. No w sensie jego było widać, ale było widać, że moja głowa... widzisz. Moja głowa jest na tyle wysoko, względem podłogi. Ile ty masz wzrostu w takim razie? Jak jesteś taki wysoki? Coś takiego. Zobacz, mamy tak samo na imię, mamy dokładnie ten sam wzrost nawet. Nawet mamy... Bo tutaj jest coś... Taki tam wdzięk.
O, oczywiście, że tak. Myślę, że powinniśmy się umówić na randkę w takim razie. Też tak, ale to może innym razem, bo ja będę leciał dalej. Ale ja nie mówię, że randkę przez wideokama, ja wolę na żywo. No tak. Tak. A to na PW się zgadamy. Pa, pa. Love you.